Daniel Lewera, dzień dobry, zapraszam na informacje Telewizji Gorzów. W Gorzowie po raz pierwszy odbędzie się innowacyjne wydarzenie Gorzów Future Leaders Expo. 20 marca w Arenie Gorzów zaplanowane jest niezwykłe forum dla młodzieży, będące połączeniem edukacyjnego spotkania oraz strefy targowej, zakończone koncertem Huberta, utalentowanego artysty młodego pokolenia. Inicjatywa ta narodziła się dzięki współpracy Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego, Urzędu Miasta, Miejskiego Centrum Kultury i Areny Gorzów z dodatkowym wsparciem ze strony Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego. Tworząc nasze wydarzenie, postawiliśmy sobie trzy następujące cele. Aktywizacja przedsiębiorczej młodzieży, czyli dawanie przestrzeni przedsiębiorczym młodym ludziom do rozważań na temat gospodarki, nowych technologii oraz biznesu, a także warunków do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, co uda nam się zrobić dzięki inspirującym dyskusjom z ekspertami oraz interaktywną strefą Expo. Ponadto dialog pokoleń rozumiany jako rozmowa młodych z lokalnymi autorytetami, osobami aktywnymi i efektywnymi zawodowo. I w końcu networking młodych, czyli tworzenie ram do budowania projektów z dziedziny nowych technologii w wydzielonej do tego strefie. Następnym panelem będzie wizja świata po czwartej rewolucji przemysłowej, czyli przyszłość rynku pracy w dobie sztucznej inteligencji i jakie mamy szanse na rozwój w tak rozwijającym się świecie. Ostatnim panelem będzie epidemia samotności XXI wieku, czyli m.in. korelacja mediów społecznościowych a budowanie tożsamości, czy odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie zakładają maski w sieci. Podczas ostatniego naszego forum gospodarczego faktycznie zostaliśmy wypunktowani przez młodego człowieka Pawła Kunę, który tutaj siedzi obok mnie, bo kiedy prowadziliśmy panel dotyczący młodego pokolenia, okazało się, Paweł nam zwrócił na to uwagę, że podczas dyskutantów, prelegentów nie ma nikogo z młodego pokolenia, więc jak rozmawiamy o młodym pokoleniu bez młodego pokolenia. Faktycznie zaciekawił mnie swoim podejściem, swoją wypowiedzią. Spotkaliśmy się po tym wydarzeniu już u mnie w gabinecie, przedyskutowaliśmy, Paweł przedstawił swój pomysł, jak chciałby zachęcić młodych ludzi do tego, żeby o sobie też rozmawiali. No i tak się zrodziła idea. Moja rola to rola jakby inspiratora, może nie inspiratora, tego który poprosił zespół, który tutaj siedzi z nami, czyli Gorzowski Ośrodek Technologiczny, Słowianka i Miejskie Centrum Kultury, do współpracy, do teamu. No i tak to wydarzenie powstało. Odezwaliśmy się do kilkunastu podmiotów. Mimo krótkiego okresu udało się doprecyzować kilka fajnych podmiotów, które będą uczestniczyć w tym wydarzeniu w strefie Expo. Ta strefa Expo ma w odpowiedzi na wydarzenie prezentować zarówno tematy edukacyjne, tematy technologiczne, ale też dla przyszłości, bo przyszłość w Gorzowie, tutaj akurat dla młodzieży, też w kolorowych barwach się mieni i te firmy, które są z nami, będą tworzyć tę strefę w odpowiedzi właśnie na te wydarzenia. Zainteresowanie wzbudziło przede wszystkim ilość uczestników, bo celujemy w blisko 2000 uczestników, którzy ukończyli 18 rok życia i też to, że głównie to młodzi organizują wszystko, my ich tylko wspieramy. Z tego miejsca serdecznie właśnie chcielibyśmy podziękować panu marszałkowi Jabłońskiemu, urzędowi marszałkowskiemu, który wspiera to wydarzenie, GBS Gorzów Bank, firmie Ineco, Cascad Dairy, Geronimo Martins, Kaufland, Sunday Naturals, Grupa GZ, Idea HR, Mikrus, Lamer Technology, ale też zespół szkół gastronomicznych, który przygotuje typowy lunch dla młodzieży, bo też wspiera właśnie taką inicjatywę, bo w myśl zasady nic o nas bez nas. Dodatkowo jeszcze będziemy mieli
Wojsko Polskie, które także zaprezentuje ciekawe technologiczne rozwiązania. Ale to wszystko już 20 marca. Strefa Expo będzie w eksploracji pełnej. W momencie, kiedy będzie konferencja, to jednocześnie będzie można korzystać z szeregu tych wszystkich usług, idei, które będą prezentowane w Strefie Expo. Przygotowujemy koncert Huberta, który odbędzie się po części związanej z panelami dyskusyjnymi i po zakończeniu Strefy Expo. Hubert jest to artysta młodego pokolenia, pochodzący ze Szczecina, który zadebiutował na TikToku w okresie pandemii. I od ubiegłego roku, myślę, że z ogromnym powodzeniem zdobywa popularność w Polsce. W zeszłym roku odbyła się jego pierwsza trasa koncertowa, która tłumnie zapełniała kluby i inne miejsca, w których odbywały się jego koncerty. Także tym serdecznie zapraszamy na ten koncert. Zorganizujemy wystawę targową, jak również konferencję. I to wszystko odbędzie się w tym samym czasie na arenie głównej. Przygotujemy się już dzień wcześniej technicznie z Wami. Obiecaliście, że będziecie nas wspierać i pomagać oczywiście jako wolontariusze, a wsparciu naszych wszystkich organizacji tutaj, które są i MCK-u, i GOT-u. Mam nadzieję, że uda nam się zorganizować wspaniałą konferencję. To dla nas będzie, tak jak dla Was przeżywacie to tak samo my to przeżywamy, bo to będzie pierwszy raz, kiedy się podejmiemy takiego zadania na arenie Gorzów. Liczba imponująca, która się zapowiedziała, bo 2000 przy takim wydarzeniu, to już naprawdę jest duża liczba przy targach i mam nadzieję, że wszystko nam się super uda, że będziemy zadowoleni, bo to, co przedstawiliście przed chwilą w scenariuszu, jeśli chodzi o prelegentów, no ale ja głównie liczę na obecność z panem prezydentem naszej młodzieży, że przybędą tutaj na arenę i zupełnie w innym wydaniu zobaczycie naszą gorzowską arenę. 4 marca działacze Koalicji Obywatelskiej z powiatu strzelecko-drezdeneckiego przedstawili kandydatów w zbliżających się wyborach samorządowych. Do Rady Powiatu wystawią swoich przedstawicieli w 3 okręgach. Cel jest jeden – zdobycie większości w powiecie. Jestem dzisiaj bardzo szczęśliwa i dumna z naszej drużyny. Drużyna, która nie zaczęła działać wczoraj ani dzisiaj. Drużyna, która prężnie działa od 4 lat. Stoimy przed naszym takim sprawdzianem naszej aktywności społecznej i myślę, że mieszkańcy powiatu strzelecko-drezdeneckiego na pewno to docenią. Docenią naszą ciężką pracę. Wygraliśmy 15 października. Więc i wygramy 7 kwietnia. Zapraszamy Państwa na wybory do urn i na oddanie głosu na Koalicję Obywatelską. Początek od jednego koła w Dobiegniewie. Dzisiaj mamy koło w Strzelcach Krajeńskich, mamy koło w Starym Kurowie, mamy koło w Drezdenku. To jest bardzo prężna struktura Platformy. Są fantastyczni ludzie, niesamowici, z Natalią Burc, ich szefową na czele. Mnóstwo osób, którym się chce, którzy widzą, że warto zmieniać rzeczywistość. Bardzo gorąco trzymam za nich kciuki. Cieszę się, że zbudowali taką fantastyczną drużynę. Chcą powalczyć o powiat strzelecko-drezdenecki, a ja im bardzo gorąco kibicuję. Cel jest, żeby mieć większość w powiecie. Wydaje mi się, że mamy świetną drużynę w Drezdeńku, w Strzelcach, w Dobiegniewie, że jesteśmy w stanie zdobyć kilka mandatów, ale zawsze to decydują ludzie. Czujemy, że zdobędziemy te mandaty, ale to już zależy od wyborców, jak nas wyborcy postrzegają, jacy jesteśmy na co dzień, ale drużynę mamy świetną. W Drezdenku udało zrobić nam się świetny zespół w większości przedsiębiorców, społeczników, nauczycieli. Mamy różnych ludzi o różnych poglądach. Chcemy zmian w tym powiecie. Chcemy, żeby pewne rzeczy się zmieniły. Chcemy poprawić służbę zdrowia w naszym powiecie. Chcemy poprawić szkołę, żeby szkoła nie była polityczna, żeby młodzież nie miała narzucane, jak postępować. Dlatego idziemy do powiatu, jesteśmy pełni nadziei i optymizmu. Ja jestem liderką listy, natomiast oczywiście zachęcam wszystkich do głosowania na całą listę. Bardzo ciekawe osobowości, znane już
Państwu. No ale przede wszystkim pamiętajmy też o tym, że mamy wspólny cel. Mam nadzieję, że wprowadzimy przynajmniej 3-4 radnych, to będzie nasz wspólny sukces. Gramy grupowo, wspieramy się. No jestem oczywiście bardzo dumna z tego, że jestem jedyną kobietą w województwie, która jest liderką list do sejmiku. Także zachęcam Państwa do głosowania. Nie tylko kobiety na kobietę, ale mężczyźni też mogą oczywiście zagłosować na jedyną kobietę, jedynkę w tym okręgu. Grupa mieszkańców ulicy Śląskiej wyraziła sprzeciw wobec planów montażu półpodziemnych pojemników na odpady w ich okolicy. Argumentując swoją decyzję, przedstawili 3 alternatywne propozycje lokalizacji, które ich zdaniem lepiej spełnią potrzeby społeczności. Zamiast instalacji kontenerów na odpady, mieszkańcy ulicy Śląskiej proponują wykorzystanie wyznaczonych obszarów pod budowę parkingu. Inicjatywa ta ma na celu realizację jednego z projektów obywatelskich, który zdobył dużą popularność i wsparcie wśród mieszkańców. Znajdujemy się właśnie tutaj przed blokiem. Problem powstał przy złożeniu projektu obywatelskiego. Pierwsze pojemniki półpodziemne miały być w miejscu między 13 a 12. Byliśmy szczęśliwi, że w końcu pozbędziemy się tych wstrętnych pojemników, ale nie będziemy mieli miejsc parkingowych, więc tutaj powstał problem. Jaki jest problem? Problem został odrzucony projekt budżetu obywatelskiego, więc w tamtym roku. W tym roku ponownie startujemy z budżetem obywatelskim po to, żeby tutaj w każdym razie się zmienił, żeby się to zmieniło, w każdym razie pojemniki, żeby tam były w innym miejscu, czy wyznaczyć w każdym razie tak samo dla nas miejsca parkingowe. No nic, rozmawialiśmy z miastem, pisaliśmy. Zero odzewu odnośnie miasta. Miasto po prostu nie liczy się z mieszkańcami. To jest ulica reprezentacyjna. Ulica Towarowa, Śląska do stadionu jest pięknie zrobiona. A tutaj od numeru 18 do numeru 1 ulica zapomniana Śląska. Problem z tym parkingiem jest od lat. Narasta również w momentach, kiedy są mecze żużlowe, ponieważ miasto i okolice przyjeżdżają i też tutaj parkują. Ale śmietniki są bardziej palącym problemem, które latem i podczas wichur jeżdżą po całej ulicy. Druga sprawa, teren zielony, miasto się uparło, że tu ma być trawnik. Okej, ten trawnik jest, ale w jakim stanie on jest, to każdy widzi. Więc sądzę, że to się mija z celem, zróbmy parkingi. Zostawmy kawałek zieleni, może będzie bardziej zadbane. Skoro miasto zainwestowało tyle pieniędzy w stadion żużlowy, to ma się rozwijać, mają przyjeżdżać tutaj kibice, to może to też będzie argumentem, że więcej miejsc parkingowych, mniejszy problem z parkowaniem również dla osób spoza tej ulicy. Jestem za, żeby tu parking zrobić, no i zostały takie po prostu wskazane 3 lokalizacje, nie? Na parking przykładowo i no, żeby było ładniej, no to mi się wydaje, że bardziej by był tutaj, żeby zagospodarowane było to jako parking, nie? Klienci jak przyjeżdżają, narzekają, że nie mają gdzie zaparkować? No tak, no bo no nie ma, no zresztą tutaj można zobaczyć, nie? Jak to w ogóle wygląda, nie? Także tu później tak, nie ma gdzie zaparkować, a później policja czy tam straż biega i mandaty wpisuje, nie? Bo gdzieś coś tam samochodem stoi nie tam, gdzie trzeba, nie? W duchu wspólnoty i troski o tych, którzy potrzebują szczególnej pomocy, ruszyła akcja wielkanocna dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 1. Inicjatorkami tego przedsięwzięcia są Adriana Chwalisz i Anna Krzyszkowska, które kierują społecznością na Facebooku pod nazwą Razem Możemy Więcej. Wielkanocna zbiórka skupia się na gromadzeniu zajączków czekoladowych oraz własnoręcznie wykonanych kartek wielkanocnych. Jesteśmy grupą Razem Możemy Więcej, którą założyłam w 2020 roku. Organizujemy różne akcje dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim. Przez te prawie 5 lat udało się dzięki Wam fantastyczne zbiórki zrealizować i spełnić małe, drobne marzenia mieszkańcom, gdzie bardzo jesteśmy my jako skromna grupa Wam bardzo wdzięczni. Byłyśmy zaskoczone.
tą ilością darów, które do nas spływały, najbardziej był ten dominujący ostatnie, takie dominujące 2 tygodnie, bo nie mogłyśmy po prostu nadążyć z otrzymywaniem tych darów. Była to akcja, która przewyższyła wszystkie właśnie akcje. Zrobiłyśmy 236 paczek, w której było 26 produktów. Rok wcześniej było to 220 paczek i było 14 produktów, więc jesteśmy bardzo zadowolone z tego, że udało nam się to zrobić wspólnie z darczyńcami, za co bardzo ogromnie dziękujemy, że jesteście z nami od samego, niektóre osoby od samego początku i tak razem trwamy, bardzo, bardzo jeszcze mocno dziękujemy, bo trzeba tam po prostu być w tym DPS-ie, żeby zobaczyć te osoby, które tam mieszkają, żeby zrozumieć, o co chodzi i działać, po prostu działać, bo trzeba sobie pomagać tak naprawdę. A jest mało właśnie takich grup, które pomagają osobom starszym, bardziej są grupy, fundacje, które pomagają dzieciom, a my się skupiłyśmy właśnie na starszych osobach, bo one też się liczą. Teraz ruszyła kolejna akcja związana z świętami wielkanocnymi. Zwracamy się do Was wszystkich, tak jak zawsze, o małe, drobne wsparcie. Tym razem prosimy Was o zajączki czekoladowe, a potrzebujemy ich 236 sztuk. Rodzaj tego zajączka, ilości, to wszystko zależy od Waszych możliwości i chęci. Także zachęcamy szkoła, przedszkole do wykonania kartek świątecznych, które też chcemy przekazać mieszkańcom. Fantastycznie by było, gdyby jakaś może kwiaciarnia chciała się dołączyć i może jakieś strojki przygotować symboliczne na każdy oddział, a jest ich 5. Nasza akcja trwa do 20 marca. 22 marca chcemy odwiedzić mieszkańców i zrobić im niespodziankę. Mamy jeszcze taką jedną niespodziankę, ale to jest sekret. Wszystko się dowiemy w piątek, 22 marca, więc kochani, wierzę, że i tym razem możemy więcej. Liczymy na Was i wierzymy, że dzięki Wam razem możemy więcej. I to wszystko, co na dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Na kolejne, ostatnie w tym tygodniu wydanie informacji Telewizji Gorzów zapraszam jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.